drużynę falubazów wspiera firma Marfis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Jak ocenić? No tak, mamy przewagę 6-punktową. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało w żużlu. Tym bardziej, że pierwszy mecz tutaj przegraliśmy z Wrocławiem, dzisiaj wygraliśmy. Więc wydaje mi się, że możemy się cieszyć z rezultatu dzisiejszego. A w swoim występie co możesz powiedzieć, jak go podsumujesz? Zadowolony, niezadowolony? Myślę, że występ mój był dobry. Szkoda na pewno jednego słabszego biegu, bodajże 11. Ale tak to już bywa w sporcie i w tym roku na torach żużlowych, że wygrywa się biegi i nagle przywodzi się zerówkę, nie wiadomo z czego. Więc w sumie nic mnie nie zaskoczyło dziś. A o polach startowych? Bo można było odnieść wrażenie, patrząc na program chociażby, że pierwsze pole, trzecie chyba nieźle, natomiast drugie i czwarte, zwłaszcza czwarte, no to ciężko było się chyba zabrać. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wiem, że ja w swoim biegu z czwartego pola słabo wyjechałem, ale zaraz po mnie Martin Waculik wygrał. W sumie sam start i gdzieś tam dojazd do 30, więc chyba kwestia przełożeń indywidualna zawodnika w danym, że tak powiem, części zawodów. Wideorejestratory 24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.